Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Opowiem wam o mojej kosie spalinowej Chińczyku. Jakim jest? Ta oto piękna kosa spalinowa Demon RQ580. Jest ona w posiadaniu u mnie tak z 3 lata już. Doszedłem do wniosku, że może zrobię już recenzję po tym czasie, jak ona się sprawuje, co się w niej spierdzieliło, na co uważać, jakie poczyniłem modyfikacje. Na początku, na samiusieńkim początku, no trzeba to podkreślić, no jest to Chińczyk. I czemu Chińczyka kupiłem? Cena. No ale drogo to kupiłem. Ile dałem za nią, już nawet nie pamiętam. W granicach 300 zł. Jak na razie, na chwilę obecną, no jak za te pieniądze, jestem zadowolony. Kupiłem ją z założeniem, że jak wytrzyma sezon, no to będzie ok. Mam dużo koszenia, a na markowca szkoda było mi kasy. Główną awarią i, jak to można powiedzieć, największą wadą tego egzemplarza, akurat mojego może, ale pewnie ogólnie tych kosiarek, jest szarpak. Jak przyjdzie jakiś harpagan i zacznie ten szarpak naprawdę ostro, momentalnie się on rozwala. Wystarczy czasami raz pociągnąć i już jest szarpak załatwiony. Żeby do tego nie dochodziło, wystarczy, jak odpalamy, nie ciągnąć szarpaka do samego końca, tylko gdzieś tak do połowy. Po prostu do połowy, tak jakby linki odpalać. I nie powinien się ten szarpak rozpierdzielić. No, kolejnym problemem, jakim ogólnie się tutaj doszło, no to rozwaliła mi się tutaj osłona. Tu był taki nic, zerwał się on. No i latało to, no nie ukrywajmy, i musiałem to zanitować od nowa. A poza tym to nie było żadnych problemów. Jak widzicie, stan wizualny jest opłakany, a to ze względu takiego, że przez 3 lata skosiła ona ponad hektar, dobry ponad hektar. Można powiedzieć, że nawet ze 2 hektary skosiła ta kosiarka, i nie, że takiej trawki jak tu, tylko takiej trawy po 1,5 metra, a czasami nawet mniejszej, ale przeważnie takich chaszczy bydlackich, co widać po głowicy. Po głowicy widać, po tym dziadostwie całe to wszystko się rozwaliło od kamieni, od tej trawy takiej bydlackiej. Tak samo tam możecie zobaczyć, dziura wyleciała. No ale to jest tylko i wyłącznie potwierdzenie, no, że ma bardzo duży przebieg ta kosiarka, jak na Chińczyka. Oczywiście, jeśli ktoś mnie ogląda więcej na tym kanale, stali widzowie będą wiedzieć, że ja żaden sprzęt nie zostawię, nie dotykając się go. Mianowicie została ona podkręcona pod tuningu, można powiedzieć. Mianowicie gaźnik został całkowicie przeregulowany, przez co kręci się ona, można powiedzieć, no nie, że dwa razy bardziej, ale o wiele bardziej się kręci niż seryjnie. Seryjnie się tak nie wkręcała. Kolejnym aspektem jest takim, że zalecane tutaj jest dawanie mieszanki 1 do 25. A ja robię 1 do 50. O, i zaraz powiecie, że zatrę tą kosę. Jakbym miała się zatrzeć, zatarłbym ją 3 lata temu. Pierwszy mój zbiornik paliwa był na normalnej
dawce 1 do 25, ale kopciła niemiłosiernie, nie przepalała dokładnie tego oleju. Zmniejszyłem dawkę i z głową to zrobiłem, bo jeździ to, no ogólnie chodzi to na o wiele lepszym oleju do mieszanki, czyli takim jak leje się do typowego crossa, z wyższej półki olej. Na czymś takim chodzi, więc dlatego jest taka mieszanka. Zaraz będą mnie się ludzie pytać pewnie w komentarzach, jak ja to przeregulowałem. Teoretycznie ja nawet nie wiem, jakie są tu ustawienia, bo robiłem to na słuch. Po prostu regulowałem śrubkami, sprawdzałem metodą prób i błędów. Gaźnika ani świecy, ani... No nie rozkręcałem tu nic więcej. Poza wymianą szarpaka nie rozkręcałem tutaj nic więcej. Teoretycznie nawet chyba filtra nie wyczyściłem przez te 3 lata powietrza. Ej. O. Jasny pieron. Ej, wyobraźcie sobie, że teraz, jak nagrywam ten odcinek, przypomniałem sobie, że coś takiego jest w tej kosiarce jak filtr powietrza. O kurde. No i z przodu w głowicy chyba też się smaruje. Czekajcie, bo teraz sobie przypomniałem podczas nagrywania. No właśnie. Ej, to głowica chyba się smaruje. O, to o tym. O kurde. Ale jak 3 lata chodziło i się nic nie działo. Może przesmarujemy, zobaczymy. Przez 3 lata może dostanie wreszcie jakiegoś smaru. Ale widzicie, że no, zbytnio się tym nie przejmowałem. Kupiłem to, żeby to ma przeżyć tylko jeden sezon. A żyje już 3. 3 sezony koszę tym. Więc aż ja jestem zdziwiony, jak ten Chińczyk daje radę. Co dostajemy w pudełku? Ogólnie mamy szelki. Z szelkami był taki problem, że w szelkach rozwaliło mi się to zaczepianie całe. To jest od innej kosiarki. To nie jest oryginalne. Tamto oryginalne mi się to urwało. Szelka mi się chyba zerwała jedna. A tak to z pudełka chyba nie używałem praktycznie nic. Tutaj nie używałem nic, tych tarcz. Jakieś tutaj tarcze się takie dostaje. Jedna tarcza. Jest taka druga tarcza. Tego nie używałem w ogóle. Instrukcje, jak to prawdziwy każdy Polak, nie czytałem, bo popierona. To użyłem raz tylko na samym początku. Ale uszczelka tu w ogóle nie trzyma. Leje się z tego, to jest do wywalenia. To jest nic. Kamień zawalił tutaj i wyrąbało dziurę. Ale to jak się tam i rozleci, to dopiero użyję tę drugą. Tutaj miałem jeszcze z tym te dziadostwa na 100 ml. Tak, bo miałem w zestawie takie zbiorniczki i dwa zbiorniczki zużyłem. I tu mam dwie żyłki. Dwa rodzaje żyłek, które kupiłem sobie. A poza tym tam nie ma nic ciekawego. Co by można było... Mogłoby się wam przydać do koszenia. Ja używałem praktycznie tylko i wyłącznie żyłki. I teraz mam dwa rodzaje żyłek. Tutaj taką cieńszą, coś takiego. Bardzo fajna żyłka, wam powiem. Niby z jakimś drutem w środku czy coś, ale to zbytnio nic nie daje. Ten drut. Ona jest taka jakby gwiazdka. Tu jest taka gwiazdka. Bardzo fajnie tnie taką trawę luźniejszą, taką, jakby to można powiedzieć, cienką trawę. Na tym bardzo dobrze tnie i ona pozwala się kosiarce dość mocno rozpędzić. A jak są takie haszcze, takie grube, takie harabuździe, to używam tej linki. Można powiedzieć, że to jest taki kwadrat. No i jej używam do takich bardziej większych haszczy. Seryjnie podają, że ta kosiarka ma w granicach 5 koni, 5,4 konia, coś takiego. Ale z moich tutaj testów, z tego wszystkiego wychodzi, że w porównaniu do markowca
miałaby tak gdzieś ze 3 konie, coś około 3. Japoński gaźnik niby, ale to też jest Chińczyk, tu wszystko to jest Chińczyk. No nie ma nic ciekawego, tak wam powiem, do powiedzenia. Jak chcecie coś więcej o tym tam, co macie w pudełku, jakieś kurde pierdółeczki, nie pierdółeczki, możecie sobie zobaczyć na innych kanałach na YouTube. Na 100% jest tego od Pierona. U mnie tego nie zobaczycie, bo to już minęło ponad 3 lata i jest to wszystko tutaj zdezelowane. To cóż, ja odpalam traktor i jedziemy na miejscówkę, bo jest trochę tam do koszenia. No niedużo, tam akurat już będę miał niedużo do koszenia, ale przynajmniej wam pokażę, jak ta kosa chodzi. Zapomniałem wam jeszcze dodać, że w zestawie mamy też coś takiego. Warto to dziadostwo ubierać. Widzę, że tego roku to maliny, kurde, dzikie, dość sporawe urosły. Tak wam powiem. Jak na dzikie maliny. Skurczysyny dość sporawe są. Nie. W porównaniu z tym, co ze sklepu, to może są małe, nie są duże, ale mniom. Dobra, palmy tego dziada. Dobra, żeby to dziadostwo odpalić, od spodu mamy taki pompeczkę, można tak powiedzieć. Trzeba nią podpompować. Będziecie czuć, jak zasa paliwo, parę razy, żeby wybiło powietrze. Nie musi idealnie to być. Potem wsanie jest w górę tą dźwigienką, cyk, wsanie do góry. Na kreseczce to jest włączony zapłon, jak damy kółeczko, jest wyłączony. Dajemy na kreseczkę, wsanie. I trzeba ciągnąć nie do samego końca, gdzieś tak do połowy linki. Wyłączymy ssanie, bo jest gorąco. Jest idealna pora do koszenia tego, jest tak w granicach 45 stopni w słońcu, więc... Jest tak gdzieś 45 stopni w słońcu, więc idealna pora do koszenia. Jak widać, trochę wchodzi na wyższe obroty. Oh,
rozjebało mi głowicę. Koniec testów. Wiedziałem, że do tego dojdzie. Musiało tak być. Wyrwało całkowicie uchwyty. Ale nie sądziłem, że to będzie w dzisiejszym odcinku. Dobra. Zmieniam głowicę i widzimy się za chwilę. No cóż, będziecie mieć pokazane, jak zmienić przynajmniej głowicę. W zestawie tam dostajecie takiego imbusa małego, żeby tutaj podokręcać te takie rzeczy różne. Jego wkładacie tutaj, w ten otwór. I kręcąc musicie trafić tam w drugi otwór, co jest w środku. Po tylu latach mój to będzie tam zapchany pewnie. Kręcicie w prawo. No i dobra. Tu macie ten otwór. Oczywiście, jak mówiłem, mój jest zalepiony cały. Wiem, że się to powinno czyścić. Ja na to czasu nie mam. Tragedii nie ma. Dobra, zakładamy nową głowicę. W ten sposób to trzeba założyć. Cyk. Tak. Zabezpieczę, żeby się nie kręciło. I nakręcamy. Nie trzeba tego nie wiadomo jak mocno dociągać. No to się dociągnie podczas koszenia. Siemanko, jak widać, nie wyglądam za ciekawie. Właśnie ta pogoda tak dobija, chyba zrobię sobie przerwę, bo no nie urobię. Przy tej temperaturze, że jak słonko wyjdzie, centralnie dogrzeje, to idzie się załatwić. Pokosiłem, linka mi się skończyła, więc może jeszcze wam pokażę, jak zmienić w tym linkę, żyłkę. I kończymy ten odcinek, bo to nie ma sensu. Jeszcze te bąki gryzą. Dobra. Pierwsze co, przygotuję sobie trochę linki, żyłki. Dobra, teraz składamy to na pół. Załamujemy tutaj końcówkę, tą. Coś takiego. No i ściągamy. Naciskając takie łopatki z jednej strony i z drugiej jest taka łopatka, więc naciskamy z jednej, potem z drugiej i ściągamy to. W środku będziemy mieć taką jeszcze sprężynkę, tylko trzeba uważać, żeby jej nie zgubić. Już linki w tej podstawie
Mamy to dziadostwo, też żeby tego nie zgubić. No i dobra. To wygląda w ten sposób. Ta strona, od innej strony tylko damy radę sprężynę włożyć. Ta strona idzie do góry. Do tego, tutaj. Więc na tym też mamy narysowaną strzałeczkę. Ta strzałeczka nam mówi, w którą stronę mamy nawijać linkę, żyłkę. No i dobra, i wkładamy to dziadostwo tu. Mamy takie dwa rowki, z jednej strony i z drugiej. Wkładamy to, ten rowek na środku. I strzałkę mamy w tamtą stronę, więc obydwa końce kładziemy w tą samą stronę, więc i nawijamy. Pierw jedną połówkę. Ciasno, nim ciasno trzeba nawinąć. Cyk. I tu od góry mamy dwa nacięcia. Więc zakładamy, jedna połówkę nawinęliśmy, zakładamy za jedno zacięcie. Nawijamy teraz drugą połówkę w tą samą stronę, jak strzałeczka pokazuje, w tą samą stronę nawijamy. Drugą połówkę i zaczaskujemy to po drugiej stronie w ten sposób, jak widzicie. Mam nadzieję, że widać dokładnie, ładnie. Teraz wkładamy tutaj sprężynkę i te dwa końce przekładamy przez te takie metalowe dziadostwa, co tutaj są włożone. To też nam może wylecieć, no to też zwracajcie uwagę. Tym wycięciem w dół, jak coś. No i dobra, i przekładamy pierw jedną stronę, cyk, i drugie dziadostwo przez drugą część żyłki przez drugą stronę i nakładamy to w ten sposób. Przytrzymujemy sobie. Ja zawsze lubię pociągnąć jeszcze, żeby wyskoczyło mi z jednej strony i z drugiej. I teraz tak, przytrzymujemy kciukiem. Ustawiamy sobie tutaj te nacięcie, co jest w podstawie i z tym. Zakładamy. Tam puszczamy. Jednocześnie dociskamy to dziadostwo. A tu widzę, że mam pęknięte to. Będę musiał chyba nową głowicę, nowe to dziadostwo kupić. I teraz musimy tu ustawić te ząbki, żeby nam tu fajnie tak wskoczyło dookoła. I mamy gotowe. To, że wystaje więcej, tym się nie przejmujcie. Teraz wystarczy odpalić kosę i ona nam utnie. Utnie nam nadmiar. Działa. Końcówka się trochę rozszczepuje i zabiera to trawę. Tamta linka, ta grubsza, trochę taka, z tej grubszej trochę nie jestem zadowolony, no ale cóż poradzić. Dobra, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja spadam. Przyjadę sobie tutaj, jak będzie troszeczkę chłodniej pod wieczór i se skoszę resztę. Teraz ta kosiarka w tym roku już tak dużo nie robi, no bo, no nie ukrywajmy,
Kupiłem sobie kosiarkę do traktora i teraz więcej traktorem koszę. A taką kosiarką dokaszam tam, gdzie nie dojadę traktorem, więc... Dlatego teraz będzie ta kosiarka trochę mniej robić, niż robiła wcześniej. Więc do następnego, trzymajcie się, na razie, hej!